Eiffel. Żarówka świeci i będzie tak świecić cały dzień. Na drogach pusto. To będzie przepiękny dzień. Eiffel lubię, bo tam właściwie się wjeżdża samochodem na samo miejsce. Wysiadam z samochodu, robię kilka kroków, zakładam narty i jestem już na płaskowyżu. Nie trzeba się nigdzie przedzierać. Kawałek z drogi sobie można tu rzucić okiem. Rzeki. Ta główna rzeka co do Kongsbergu, przez Kongsberg płynie, to ona właśnie tu się wzdłuż niej jedzie. Tu jakieś chatki. Tak, tutaj na dole to już nie ma śladu po zimie. Liczę ilość kroków, jakie muszę wykonać od mojego samochodu do początku na autostrady. Nic za
sobie taki mały pikniczek pod tym drzewkiem. Z takim widoczkiem. Ale nagrzana miejscówka. Poleżę tu sobie z pół godzinki. Jest mi tu cieplutko, fajnie. Poobserwuję chmury. Napiję się herbatki. I podelektuję się życiem. No tak. Odcięło mnie tutaj na tym słońcu. Tutaj mi wiaterek szumiał w tym drzewie. Słońce mnie tu podgrzało. Odcięło mnie na godzinę tutaj. Ja nigdy nie śpię w dzień, po prostu nigdy. To jest pierwszy raz, odkąd pamiętam. Wiem, odcięcie w ciągu dnia. Kurczę blade. Coś takiego. Drzemka na blefie. To zapamiętam akurat, bo to się mi nigdy nie zdarza. Ten szumek tego wiatru tutaj. Ale numer. Pięknie. Coś nieprawdopodobnego. Przecież to jest marzenie. Jasna cholera. Narciarstwo biegowe. Wypoziomowane. Właściutko.
Znowu mały pikniczek. Ja się tu tak zajeżdżam w weekendy, a potem odpoczywam w pracy przez 5 dni. Tylko to jest tajemnica. To są takie małe patelnie. To jest normalnie ciepłe i nagrzane. Już niedaleko do parkingu. No, teraz coś koło 40 minut jazdy i chatka i obiadek, a właściwie to będę mógł zacząć przygotowywać obiadek.